Wielka woda znów atakuje. Na szczęście naszemu miastu nic nie grozi. Uspokajają pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Wielu gorzowian obserwuje poziom warty, ale niepotrzebnie. W dniu dzisiejszym mamy poziom 2,98. No, przypomnę wszystkim, którzy nie wiedzą, że poziom ostrzegawczy to 3,70, a poziom alarmowy 4,20. Czyli do stanu ostrzegawczego brakuje nam 72 cm. Sprawdzałem także długoterminową prognozę pogody i do 26 sierpnia, oprócz dnia dzisiejszego, gdzie ma być przekropno, nie będzie większych opadów deszczu. Oczywiście lokalne opady deszczu podniosły stan warty, ale nieznacznie. Ryszard Stefaniak stwierdził, że nie ma się czym martwić. Również służby wojewody lubuskiego na bieżąco monitorują sytuację na warcie. Otrzymujemy informacje z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Analizujemy te informacje i je przetwarzamy. Teraz pani wojewoda jest na południu regionu, gdzie jest problem z rzekomnicą Łużycką. Oczywiście zostały wdrożone wszystkie potrzebne procedury i jeżeli powiedzmy na rzece Warcie kiedykolwiek wystąpi jakieś zagrożenie, to te procedury też będą odpowiednio wdrażane i będziemy postępować zgodnie z instrukcjami. Mieliśmy tego przykład w maju, kiedy obroniliśmy się dzięki pracy i mieszkańców i wszystkich służb przed powodzią. Według specjalistów wysoki stan Nysy nie powinien znacząco wpłynąć na zachowanie samej Odry. Nie powinna gwałtownie przybrać ani osiągnąć stanu zagrażającego powodziom.